Bank Żywności w Koninie mimo pandemii nadal pomaga osobom najbardziej potrzebującym. Dawniej organizował zbiórki w ramach akcji Pogotowie Świętego Mikołaja, w efekcie których wsparcie trafiało przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin. Teraz wspiera głównie seniorów, bo to oni żyją najskromniej, a w dobie wszechobecnych podwyżek często brakuje im pieniędzy na podstawowe produkty, o przygotowaniu świąt nie wspominając. Od kilku lat przygotowujemy te paczki dla osób samotnych, dla osób starszych, gdyż im niestety żyje się najgorzej. One mają dosyć duże wydatki też na leki, na jednak w obecnej sytuacji wzrostu cen. Okazuje się, że im się żyje najgorzej. Tegoroczna zbiórka żywności będzie się odbywać pod hasłem Święta godne, a nie głodne. Nie w każdym sklepie jednak może pojawić się wolontariusz. Niestety nie jest możliwa do przeprowadzenia jak za dawnych czasów, gdyż sytuacja zagrożenia epidemicznego nadal jest. Jesteśmy w czwartej fali, więc zbiórka będzie przebiegała troszeczkę inaczej niż co roku. Nie będzie to już taka akcja jak w ubiegłym roku, gdzie przy koszach w sklepach nie było żadnego wolontariusza. Jednak w nie wszystkich sklepach w Koninie ci wolontariusze będą. W części sklepów tradycyjnie będą wystawione kosze, gdzie będziemy prosić, aby klienci wchodząc do sklepu pamiętali, że jednak ten kosz jest ustawiony za kasami i aby ofiarowali coś na rzecz zbiórki. W części sklepów będą wolontariusze, przynajmniej na dzień dzisiejszy mamy taką informację, że oni będą, choć sytuacja jest dynamiczna i wszyscy wiemy, że w pewnym momencie klasa, szkoła może znaleźć się na kwarantannie. I mimo tego, że ci wolontariusze są zaplanowani, mają rozpisane dyżury, może się zdarzyć tak, że w tym sklepie ich nie będzie. Nawet gdyby nie było wolontariuszy, zawsze będą wystawione kosze, które bez problemu będzie można znaleźć, bo będą one oznakowane pomarańczowymi plakatami z napisem Świąteczna zbiórka żywności. Zostaną one ustawione w pobliżu kas sklepowych, więc zachęcamy, aby wrzucać do nich produkty. A co najbardziej się przyda? Tradycyjnie do tych koszy najlepiej by było wrzucić olej, mąka, cukier, ale również takie produkty, które można przygotować z nich jakąś potrawę świąteczną. Mogą to być bakalie, mogą to być jakieś słodycze. Oczywiście słodycze zbieraliśmy głównie jak były to paczki dla dzieci, ale również drobna słodycz sprawia radość każdemu, czy to jest osoba starsza, czy to jest dziecko. Więc również będziemy o to prosić. Mak w puszce, żeby można przygotować kluski z makiem, upiec sobie makowiec, majonez do sałatki. Więc wszystkie takie produkty, które można wykorzystać do przygotowania świątecznych potraw. Poza Koninem zbiórka zostanie przeprowadzona także w Turku, Kazimierzu Biskupim czy w Kaliszu. A jeśli nie uda nam się pomóc materialnie, zawsze możemy to zrobić online. Jeżeli ktoś chce wesprzeć naszą zbiórkę online, to należy wejść na stronę zbiórkażywności.pl. Tam wybrać Bank Żywności w Koninie, ponieważ jest to zbiórka organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności. Tak więc wybrać nasz koniński Bank Żywności i wtedy pieniądze trafiają na nasze konto. Oczywiście czym prędzej, tym lepiej, ponieważ pieniądze trafią do nas szybciej i będziemy mogli zakupić jak najszybciej produkty, aby one trafiły już po prostu przed świętami Bożego Narodzenia do tych osób potrzebujących. Im więcej produktów i pieniędzy uda się zgromadzić, tym większej liczbie osób będzie można pomóc. Zachęcamy zatem, aby każdy z nas kupił choć po jednym artykule, a w święta na pewno poczujemy się lepiej, wiedząc, że dzięki nam ktoś inny nie będzie siedział przy pustym wigilijnym stole.